Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Krzysztof Ostaszewski z Uniwersytetu Illinois. Illinois State University. Uniwersytet Illinois to jest sławny uniwersytet, a ja jestem z tego mniej sławnego. Aha. Dobrze. Wspominałem coś takiego jak kiedyś Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a obecnie mam dodatkowe kierunki. Ale to jest sławny uniwersytet ze względu na swoją specjalizację, prawda? Bo to jest... Jest uniwersytet, który się mieści obok największej amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej, która jest spośród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, i ta firma bardzo wspiera nasz uniwersytet i w wyniku tego wspierania mamy bardzo aktywny kierunek ubezpieczeń i nauk aktuarialnych. Dzisiaj jesteśmy na zamku w Kliczkowie w czasie kolejnej konferencji latającego Uniwersytetu Leszczynowego, a pan profesor wygłosił dzisiaj wykład pod tytułem Spiskowa teoria ubezpieczeń. Bardzo ciekawy, ale ponieważ jesteśmy w Polsce, to nas tutaj w Polsce interesuje jeden rodzaj ubezpieczeń, ubezpieczenia społeczne. Tak? Co my mamy myśleć o ZUS-ie? Takie pytanie. Ubezpieczenie społeczne jako takie były stworzone w Niemczech i no ja mam takie wrażenie czy obawę, że w gruncie rzeczy one były w Polsce stworzone jako kopia tego, co było zrobione w Niemczech, bo jak to nazywam, były rozwiązaniem innowacyjnym. Rozwiązanie innowacyjne to jest takie sformułowanie używane przez polityków, kiedy dosyć bezmyślnie naśladują coś, co było stworzone w innych państwach. A to, co określiłem jako teorię spiskową w tym przypadku, jest zwrócenie uwagi na to, że ubezpieczenie społeczne to jest w gruncie rzeczy metoda finansowania państwa. I z reguły ona również zawiera pewne świadczenia dla obywateli. Te świadczenia są po prostu ułatwieniem finansowania państwa. Państwo niemieckie według mnie stworzyło ubezpieczenia społeczne po to, aby dofinansować swoje zbrojenia przed I wojną światową, a zbroili się bardzo intensywnie. Tak, to jest celowe, jakby to powiedzieć, no, widzimy jasny cel ubezpieczeń społecznych w państwie niemieckim, natomiast czemu służyły i służą ubezpieczenia społeczne w państwie polskim, bo państwo polskie się nie zbroiło, a przynajmniej nie na taką skalę i nie zbroi, więc zadajemy pytanie, czemu służą ubezpieczenia w państwie społecznym w takim państwie jak Polska, utrzymywaniu elit, prawda, przy władzy, no bo chyba niczemu więcej. To jest metoda napływu pieniędzy, stałego napływu pieniędzy do państwa. Kiedy ja w 1995 roku byłem w Polsce na stypendium Fulbrighta, aby badać ubezpieczenia społeczne. Napisałem parę tekstów o tym, jak można by sprywatyzować, ale no w końcu bardzo niewiele z tego wyszło, a nawet źle się to w końcu skończyło z tym ponownym przejęciem przez państwo pieniędzy. Ale uderzyło mnie, kiedy czytałem o historii okresu, kiedy ZUS zbierał więcej pieniędzy niż potrzebował. I w tych dokumentach, które znalazłem, było takie sformułowanie, że te pieniądze zostały zagospodarowane w PGR-ach. Autentycznie takie sformułowanie przeczytałem. No to ten kierunek finansowania był wtedy potrzebny. Prawdopodobnie usiłowano postawić pewne PGR-y na nogi w jakiś sposób, kiedy i tak to się nie dało zrobić. Znaczy, czyli możemy powiedzieć, bo mówił Pan dzisiaj o ubezpieczeniach, o historii ubezpieczeń angielskich, potem brytyjskich. Czy możemy powiedzieć, że ubezpieczenia są emanacją, taką jednym z najbardziej wyrazistych aktów emanacji polityki państwa? Bo ubezpieczenia angielskie to są asekuracje jakichś historii zamorskich, prawda? Anglia prowadzi politykę zewnętrzną. W bardzo dużym stopniu angielskie ubezpieczenia rozwijały się jako ubezpieczenia handlu morskiego. Same przedsięwzięcia militarne nie były ubezpieczane, bo to nie jest normalna rzecz. Wojny się z reguły nie ubezpiecza. Ale z drugiej strony, tak jak to wyraziłem w jednym z moich w jednej rzeczy, które pokazałem, że ta zasadnicza, szokująca różnica między podbojami kolonialnymi i handlem zamorskim Hiszpanii i Anglii była taka, że angielskie statki przywożące tereny, przywożące wyroby z terenów zamorskich były ubezpieczone. Natomiast hiszpańskie były rabowane przez Anglików, a również przez Holendrów i nawet przez biedu, pewnie piratów działających na własną rękę. W każdym razie były zawsze zagrożone. I to zagrożone
na bardzo duże kwoty i te pieniądze zrabowane były wykorzystywane przez inne mocarstwa, a ponadto Hiszpania się bardzo zadłużyła, nie dlatego, że tych pieniędzy nie było. One były, ale jeszcze płynęły, a król hiszpański był bardzo niecierpliwy i zadłużał się pod zastaw tych statków. No i kiedy ten zastaw się utopiło, to te długi były w bardzo złej sytuacji. On przyczynił się do bardzo dużego upadku znaczenia włoskich banków, ponieważ tam częściowo był zadłużony. Czyli ubezpieczenia jako nowoczesna polityka państwa wymierzona we wrogie państwa, a jednocześnie gwarantująca bezpieczeństwo własnym przedsięwzięciom, gospodarczym. I co więcej, przedsięwzięciom, które były ryzykowne, bo to jest moja główna teza o prywatnych ubezpieczeniach, że one się przedstawiają jako instytucje, które się nami opiekują, chronią nas przed jakimiś groźnymi wydarzeniami, ale oni nas nie chronią. To są tylko wypłaty finansowe w sytuacji, kiedy następują szkody, ale te wypłaty są mniejsze niż pieniądze, które oni zbierają w składkach. Po prostu zdarzają się niektórym ludziom duże straty i w tym przypadku ubezpieczenia okazują się bardzo pożyteczne, ale z reguły społeczeństwo jako ludzie ubezpieczeni tracą na ubezpieczeniach, no bo firmy ubezpieczeniowe muszą zarobić, mają również własne koszty, zatrudniają ludzi i tak dalej, więc należy z grubsza liczyć, że z każdych 100 zł zapłaconych firmie ubezpieczeniowej dostanie się klientom nie więcej niż 80 zł prawdopodobnie, albo nawet mniej, bo w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych to te szkody są częste i one są uciążliwe w sensie administracyjnym, bo to są szkody niewielkie, ale trzeba wszystko zbadać i upewnić się, że jest tyle, ile powinno być. Więc to są kosztowne ubezpieczenia z powodów administracyjnych. No i ubezpieczeni na tym nie zarabiają. Tu chodzi o to, żeby zmienić zachowanie ubezpieczonych. W Anglii chodziło o to, aby ten handel zamorski się rozwijał, aby statki żeglowały i byli zawsze liderami w ubezpieczeniu statków. No bo byli pierwszymi depozytariuszami tej idei, prawda? Idei ubezpieczeń. Jest takie pojęcie jak kult cargo, które się zrodziło po wojnie. Czy możemy powiedzieć, że na przykład te ubezpieczenia kontynentalne, niemieckie, polskie, tak i inne, czyli ten socjalizm ubezpieczeniowy, to jest kult cargo w stosunku do ubezpieczeń, jakie wymyślili w XVI już wieku Anglicy? Ja myślę, że jednak Niemcy byli bardziej oryginalni niż tylko naśladowanie, bo mimo wszystko uderza to, jak bardzo państwo niemieckie się dofinansowało w okresie, kiedy to było dla nich ważne, w wyniku stworzenia tego systemu ubezpieczeń. Stworzyli system ubezpieczeń po to, żeby pójść na wojnę z Francuzami, tak? Nie, oni stworzyli go po wojnie z Francuzami. Wojna z Francuzami im przyniosła to samo, co zamorskie posiadłości przyniosły Hiszpanom. Nagły napływ złota w wielkiej ilości. Wydawałoby się, że jak się wzbogacimy, to będzie lepiej, ale to jest kłopotliwa sytuacja, bo to jest trochę tak jak człowiek, który wygrywa na loterii i potem nie bardzo wie, co z tym zrobić. Wielokrotnie przyczyna jest to tragedii. No i Hiszpania zbudowała bardzo piękne obiekty sakralne i piękne pałace, ale jednocześnie nie gospodarowała tymi pieniędzmi dobrze, wielokrotnie wpadała w niewypłacalność, bo te pieniądze nie były stworzone przez taki system regularnego gospodarowania. I Niemcy też przeżyły taką sytuację. Bo ja wiem, do pewnego stopnia uważam tę reakcję Bismarcka jako metodę usiłowanie zarządzenia tym, żeby państwo jakoś to uporządkowało, bo się zrobiła wielka hossa na giełdach w Europie. Co prawda austriacka giełda padła bardziej niż niemiecka później, ale była wielka hossa, a później upadek giełd i był kryzys, nie od razu, ale po pewnym czasie, no bo pieniądze najpierw napływały, wszyscy byli bogaci, a potem nagle przestały napływać. I co teraz zrobić? No trzeba się zabrać do roboty. Kiedy te pieniądze napływają, to w gruncie rzeczy, kiedy jest zwiększona podaż pieniądza, bardzo pożądane byłoby gwałtowne zwiększenie stopy procentowej. Ale wtedy
trudno było taki mechanizm, państwo takimi rzeczami nie zarządzało. Bismarck próbował podnieść pewne opłaty i jakby ochłodzić tę koniunkturę. On był bardzo scentralizowany i zarządzający. Nieprzyjazny Polsce, ale w dalszym stopniu racjonalny. No tak, ale widzimy, że no, ubezpieczenia niemieckie były jakąś tam reakcją na politykę poza Niemcami, na politykę mocarstw morskich. Tak? Niemcy nie miały polityki morskiej, a przynajmniej nie w takim zakresie, jak miała to Wielka Brytania. I próbowały umocnić swoją pozycję, tak, również stosując te ubezpieczenia. Ale wróćmy do Polski. Ale oni to po co? Centralnie tym zarządzali. No ja wiem, ale Polska też centralnie tym zarządzała, bo ten ZUS został wymyślony po odzyskaniu niepodległości. Po co Polsce ZUS? Bo naśladowanie głupie ubezpieczeń niemieckich prowadzi nas do katastrofy. Tak? I my dzisiaj widzimy, że to wszystko jest niewydolne. No to, tak? to może trzeba bardzo zaproponować coś innego. Ale to trzeba się odważyć na przejście na inny system. O tym właśnie pisałem, że jest takie złudzenie, że nie ma pieniędzy na emerytury, bo już one wszystkie były zabrane. Aha. Ale w gruncie rzeczy te pieniądze to jest zadłużenie państw. Mhm. I państwo już jest zadłużone, tego się nie da zmienić. I teraz powstaje pytanie, czy to zadłużenie powinno pozostać ukryte, czy powinno się wypuścić obligacje, w wyniku których się uzyska środki na to, żeby opłacić istniejące emerytury i jakoś przefinansować się do systemu prywatnego. Problem dodatkowy polega na tym, że te wszystkie systemy państwowe są tworzone w taki sposób, aby te ubezpieczenia uczynić tanimi, jak najbardziej się da. Ja jestem gorącym przeciwnikiem tanich ubezpieczeń, bo te ubezpieczenia społecznie są po to, aby ludzie podejmowali więcej ryzyka. A jak ubezpieczenia są za tanie, to będą podejmowali ryzyko, które się nie opłaca. No tak. A to jest właśnie to, co powiedziałem, bo ja wiem, staram się powiedzieć, że to jest ważne, chociaż nie wiem, czy to sprawia dużo wrażenia, ale zysk jest znakiem życia społeczeństwa. No tak, to jest nawet kiedy to jest źle urządzone społeczeństwo, nawet kiedy to jest zbójeckie społeczeństwo, jak oni zarabiają, to są skłonni nadal rabować. A jak Anglicy na tych swoich koloniach zarabiali, to byli, podbijali świat. Stany Zjednoczone aktywnie nie podbijają, ale jednocześnie bardzo dbają o to, żeby ich firmy zarabiały, żeby miały rynki zbytu, żeby mogły wchodzić na rynki. To jest centralna sprawa, żeby można było zarabiać. Japończycy trochę mniej dbają o to, żeby kulturowo, nie są tacy, żeby dbać o zarabianie. No i w wyniku tego po wczesnej eksplozji doszli do momentu, eksplozji gospodarczej po wielkim wzroście, doszli do momentu, kiedy to niezarabianie, brak dużych zysków spowodowało, że mają dosyć znaczny zastój gospodarczy. A jakby to powiedzieć, pewna dynamika, pewne poszukiwanie przygody jest potrzebne społeczeństwu, bo to zarówno skłania ludzi do podejmowania działań gospodarczych, jak i do podejmowania działań społecznych, posiadania rodziny. Społeczeństwo, które jest takie uspokojone, ustabilizowane, to potem nie ma dzieci, nie ma, nie chce się niczego osiągać, bo wszystko już jest dobrze, to po co. No tak. Wie pan, myślę o tym ryzyku i myślę sobie tak, że te społeczeństwa anglosaskie, które podbiły świat, że to, że istniały ubezpieczenia i że oni musieli wkalkulowywać za każdym razem ryzyko w swoje poczynania, doprowadziło ich do tego, że oni rozsądnie gospodarowali z tym ryzykiem. Ja kiedyś obserwowałem, interesowałem się taktyką Rangersów i wyszło mi, i też tych współczesnych i dawniejszych, i wyszło mi z tego coś takiego, że to ryzyko, jakie podejmowali żołnierze, oficerowie oddziałów specjalnych działających w Ameryce w XVII-XVIII wieku, było w dużej mierze przesadzone, bo oni to ryzyko zrzucali albo na jakieś oddziały indiańskie, albo na jakichś sojuszników, którzy byli słabiej uzbrojeni i oni to byli tą wojenną masą tabulettę. Natomiast ci Rangersi oczywiście też podejmowali ryzyko, ale było dużo mniejsze. Zastanawiam się, czy źródło tego nie tkwi w tej polityce ubezpieczeniowej, o której pan mówił dzisiaj, i czy to nie jest właśnie mądre gospodarowanie ryzykiem na wojnie i mądre gospodarowanie ryzykiem w handlu, bo ja uważam, że no, czy jest szansa, że polityka ubezpieczeniowa w Polsce się zmieni? Bardzo bym tego chciał, żeby się zmieniła. Ja uważam, że ubezpieczenia dają szansę na to, aby móc rozważyć zdanie innego eksperta, specjalisty w tym, czym się zajmujemy, bez konieczności kłócenia się.
to jest pewnego rodzaju negocjacja, że musimy zapłacić za ubezpieczenie, ale to, że osoba, która się na tym zna, nam powie, że to będzie dosyć dużo kosztowało, bo masz tego rodzaju ryzyko, tamtego rodzaju ryzyko, ale gdyby to jak przeformułować, gdyby to były tylko 3 statki tam, a tutaj wyślemy 6, to już by mniej kosztowało. To jest potrzebne, aby zobaczyć perspektywę drugiego człowieka, dlatego mi się przypomina. Dlatego lubię tę opowieść o tym, jak Kutuzow powiedział Aleksandrowi, żeby nie walczyć pod Austerlitz. Car Aleksander uważał, że ma rację i postanowił walczyć. Kutuzow uważał, że Napoleon miał lepszą pozycję, no i Napoleon wygrał i wyciągnęli z tego naukę, że Napoleon się nauczył, że Rosjanie to małe piwo, a Aleksander się nauczył, że trzeba skonsultować się z Kutuzowem i słuchać się Kutuzowa. Ta konieczność konsultacji z kimś, kto no nie jest wrogiem, ale ma pewną odmienną perspektywę i wytknie nam nasze błędy, to jest zdrowa rzecz. No tak. Ja myślę, że to bardzo pomogło Anglikom w tym zrozumieniu ich ryzyka, że zawsze był ktoś, kto mówił, no to będzie tyle kosztowało. Dobrze, proszę Państwa, na tym zakończymy. Naszym gościem był profesor Krzysztof Ostaszewski, specjalista od ubezpieczeń. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.